A pani tam na spotkaniu w Paryżu mówiła, opowiadała o tym, jak Najwyższa Izba Kontroli uczestniczy w tej walce z korupcją. I co pani powiedziała? Jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, nasza rola jest rolą wiodącą wśród instytucji polskich. Polega ona przede wszystkim na określaniu tych obszarów zagrożenia korupcją i mechanizmów korupcjogennych, czyli wskazywaniu tego, gdzie może dochodzić do korupcji i w jaki sposób do korupcji dochodzić może. Są to odpowiedzi bardzo ważne z punktu widzenia działania państwa, takiego rzetelnego, uczciwego działania państwa, a każdy z nas chyba chce w takim uczciwym państwie, rzetelnie zarządzanym, żyć, mieszkać, działać. Takie wskazywanie czynników ryzyka to jest ten kierunek rekomendowany przez OECD. I my należymy do tych rzadkich instytucji na świecie, obok USA, które właśnie taki rejestr czynników, mechanizmów korupcjogennych prowadzi. A czy nie ma pani czasami takiego chociażby lekkiego niedosytu? Najwyższa Izba Kontroli wskazuje te czynniki. W większości raportów, jeśli nie w każdym raporcie, który kończy kontrolę Izby, jest jakiś fragment, jakiś rozdział dotyczący korupcji, ale Najwyższa Izba Kontroli w zasadzie nie jest w stanie nikogo złapać za rękę i powiedzieć: o, tutaj jest ten, który dał się skorumpować, tutaj mamy do czynienia z korupcją. Najczęściej mówimy o tym, że mamy jakiś mechanizm korupcjogenny. Dlaczego? To jest jedyne możliwe podejście do zjawiska korupcji, jakie może zastosować najwyższy organ kontroli. Była o tym mowa również w gremiach INTOSAI, na przykład na kongresie Montevideo. Czyli tej globalnej, międzynarodowej organizacji. Tak, tej rodzinie wszystkich NIK-ów światowych. A wszystkie one to takie samo podejście stosują i muszą stosować, dlatego że istnieje pewna rozdzielność kompetencji, uprawnień organów kontroli od organów ścigania. To organy ścigania są od tego, żeby wyśledzić, złapać przestępcę, żeby szukać dowodów przestępstwa. Natomiast NIK-i, takie jak my, mają za zadanie wskazywać zagrożenia, te czynniki ryzyka w skali państwa, ryzyka systemowego, żeby je w skali państwa w sposób instytucjonalny eliminować. Na tym spotkaniu OECD wspomniała jeszcze pani o ciekawej poprawce do kodeksu karnego pana Wojciechowskiego. Ostatni panel był poświęcony właśnie problemowi ochrony świadków korupcji, tych osób, które informują o tym, że były świadkami, czy zaobserwowały taki czyn korupcyjny, czy były zmuszone do udziału w takim akcie korupcji. Są różnego rodzaju rozwiązania stosowane w różnych państwach, ale jako najskuteczniejsze zostało uznane nie karanie, odstąpienie od sankcji karnych wobec tej osoby, która jako pierwsza informuje organizację ścigania. I taka poprawka została na wniosek właśnie naszego byłego prezesa, prezesa NIK-a, pana posła Janusza Wojciechowskiego, przyjęta już niemal 10 lat temu przez Sejm i działa. Z tego, co dowiadywałam się według mojej wiedzy, według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, całkiem nieźle funkcjonuje. Co w Polsce sprawia, że korupcja ciągle istnieje? Jakie mechanizmy sprzyjają podtrzymywaniu korupcji w naszym kraju? Nie są to jakieś specyficznie oryginalne mechanizmy korupcjogenne. Można powiedzieć, że te same czynniki ryzyka korupcyjnego występują w różnych krajach i w różnych miejscach naszego globu. Przede wszystkim to jest kwestia takiego traktowania się przez urzędnika jako wszechmocnego cara, Boga, czyli który może wszystko. Który ma za dużo władzy. Tak, który w swoim ręku kumuluje zbyt wiele uprawnień. Drugi taki mechanizm korupcjogenny
z tych głównych przez nas zidentyfikowanych, to jest konflikt interesów, czyli taka sytuacja, kiedy urzędnik przyjmuje różne role, różne kapelusze, kiedy nie jest w swoim działaniu całkowicie bezstronny, może mieć swój prywatny interes albo kierować się interesem jakiejś grupy, do której należy w podejmowaniu danych decyzji, rozstrzygnięć. Kolejny mechanizm to jest brak informacji. Informacja powinna być w równy sposób dostarczana obywatelom w danych sprawach. To szczególnie występuje przy zamówieniach publicznych. Powiedzmy sobie, że tutaj ten obszar jest szczególnie wrażliwy na to ryzyko korupcyjne. A tutaj my możemy się jako Polska pochwalić przyjęciem takiego rozwiązania jak jawność umów o zamówienia publiczne. I to jest rozwiązanie, nad którym inne kraje się dopiero zastanawiają. Czwarty mechanizm, o którym trzeba wspomnieć, to jest słabość albo wręcz brak kontroli. Mam tu na myśli kontrolę wewnętrzną, stałą, bieżącą kontrolę wewnętrzną, która zapewni, że żaden urzędnik nie będzie się czuł kompletnie bez odpowiedzialności, niekontrolowalny, a taki bezkarny. Chodzi o to, żeby każdy urzędnik miał to poczucie, że w pewnym momencie zostanie skontrolowany i rozliczony z tego, co robi. A to jeżeli te mechanizmy są rozpoznane, to czy Najwyższa Izba Kontroli, wchodząc do instytucji, sprawdza, jak one funkcjonują, czy one właśnie występują? Najwyższa Izba Kontroli ma w tej dziedzinie już sporo do powiedzenia, ponieważ już od 2000 roku została przyjęta metodyka antykorupcyjna, która właśnie zawiera takie wskazówki dla kontrolerów, jak to robić, żeby identyfikować właśnie te mechanizmy korupcjogenne podczas konkretnych czynności kontrolnych. I w zasadzie to jest tak, że przy każdym podejmowanym temacie kontroli jest rozważane to, czy istnieje jakieś ryzyko korupcyjne, czy nie w danym obszarze. A jeśli tak, to jakie mechanizmy korupcjogenne mogą tu występować. I zależnie od tego mogą kontrolerzy posługiwać się właśnie metodyką korupcjogenną, która zawiera całe zestawy pytań do sprawdzenia do każdego z mechanizmów korupcjogennych. Między innymi o tym wszystkim opowiadała pani w Paryżu. I na koniec, jak zostało przyjęte pani wystąpienie? Należy przyznać, że niektóre rozwiązania polskie, o których mogłam mówić, miałam zaszczyt je przedstawiać na tym spotkaniu, no, są wręcz wzorcowe w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach. Bardzo dziękuję za rozmowę i na pewno jeszcze do niej wrócimy. Dziękuję bardzo.